Iwona? Dobrze, że jesteś. Za chwilę będziecie miały tam wizytę Piotrka. Postaraj się, dobrze? Przecież wiesz, że on mnie nie lubi. Pamiętasz, jak mi uciekł w stajni? Spróbuj go trochę oczarować i zatrzymaj do mojego powrotu. No postaram się, ale proszę cię, pośpiesz się. Pa. Magda! Magda, chodź, zobacz, zrobiłam fantastyczne zakupy. Cześć, jak się czujesz? Okej. Słuchaj, zrobię obiad. Co myślisz o chińszczyźnie? Może być. To świetnie. Zrobię kurczaka po syczuańsku. Wiesz co, to jest ulubiona potrawa twojego ojca. Dzisiaj miał ciężki dzień w sądzie. Należy mu się. To jest jakiś absurd. Przysięgam, że ani nie pobiłem Magdy Werner, ani również nie chciałem jej zgwałcić. Czy wyście tu wszyscy poszaleli? Proszę się liczyć ze słowami. Ta dziewczyna gra jakąś komedię. Tylko nie wiem dlaczego. Może jest chora psychicznie, zbadajcie ją. Proszę się liczyć ze słowami. Pan jest na przesłuchaniu, nie na estradzie. Wiesz co? Mam pomysł. Ubierzemy się elegancko i zrobimy wykwintny obiad przy świecach. Co ty na to? No dobra, tylko że... Wiesz, no z tą elegancją to... O, zdaje się, że twoja mama uznaje zasadę, że to nie strój zdobi człowieka, a już na pewno nie strój córki, ale własny. Słuchaj, mam coś dla ciebie. Pan jest bezczelny. Złożę na pana skargę. Spędziłem całą noc w areszcie tylko dlatego, że jakaś wariatka naopowiadała swojemu ojcu głupstw. A wy? Nawet nie sprawdziliście, czy to jest prawda. Zatrzymaliście mnie tutaj bezprawnie i na dodatek na każdym kroku obrażacie. Panie Rozdrażewski, radzę panu zmienić ton i proszę mnie nie pouczać. Znam swoje prawa. Pan twierdzi, że nie stosował przemocy wobec Magdy Werner. Tymczasem ja mam tu zaświadczenie lekarza, który dokonywał obdukcji. Z tego nie rozumiem. Oświadczam panu jeszcze raz. Nie pobiłem Magdy Werner. I nie wiem, kto to zrobił. Może Proszę, żeby zbadał ją psychiatra. Proszę. Co to jest? No, otwórz to, zobaczysz. To dla mnie? Mhm. Podoba ci się? No jest cudna, naprawdę. Musiała kosztować mnóstwo forsy. Dziękuję, no jesteś... Nie no, nie wiem co powiedzieć. Przymierz. Ale wiesz co... Może trochę później, bo teraz bardzo boli mnie głowa. Okej. Idę robić obiad. Nie sądzi pani, że to może być jakaś rodzina? Nie, nie. Na pewno nie. Mój mąż... Nie znał swoich rodziców, od dziecka wychowywał się w sierocińcu. Nie znał prawie swojej rodziny, przynajmniej nic o niej nie wie. Tak. Przepraszam, że panią niepokoiłem, ale przeczytałem zapiski księdza Olgierda i on... I dowiedziałem się, że on poszukiwał rodziny Marii. Pojechał nawet w tej sprawie specjalnie do jej ojca, do Rozdrażewa. Do Rozdrażewa? Tak, tak, do Rozdrażewa. Pani zna tę miejscowość? Byłam tam przez przypadek. Ja tam poznałam takiego rzeźbiarza i on się nazywa Werner. No cóż, może to jest jakaś dalsza rodzina. W każdym razie ojciec Marii to był zwykły lump, pijak. Ksiądz Olgierd pisze o nim jako o człowieku bezbożnym i złym. Pisze, że modli się codziennie o jego nawrócenie. Pojechał tam tylko po to, żeby dowiedzieć się czegoś o rodzinie Marii. Spodziewał się śmierci. Bał się, że ona zostanie całkiem sama. I co? Kiedy przyjechał, okazało się, że ten staruszek nie żyje. Powiesił się. Kilka tygodni wcześniej. To jest on. To jest niemożliwe, żeby w tym samym czasie, w tej samej wsi powiesiło się dwóch Wernerów. Zaraz, chcę pani powiedzieć, że znała pani Franciszka Wernera i że on był artystą rzeźbiarzem.
Czekaj. To musi być następny dom. Ja go poznałam tuż przed śmiercią. To był bardzo wybitny ludowy rzeźbiarz. Nieznany. Ja, można powiedzieć, że ja go odkryłam, bo ja teraz organizuję wystawę, więc gdyby ksiądz miał ochotę zobaczyć, to przyślę zaproszenie. Oczywiście, bardzo. Ale to jest nieprawdopodobne. Jaki ten świat jest mały. Ksiądz Olgier tyle mi opowiadał o Marii, a teraz się okazuje, że to jest córka starego Wernera. Ja bardzo bym chciała ją zobaczyć. Oczywiście nie dzisiaj. Oczywiście, kiedy pani tylko zechce. Chwileczkę. O, dzień dobry. Piotruś, dzień dobry. Pan mecenas bardzo prosił, żeby Piotrusia przyprowadzić do pani. Tak, tak, wiem o wszystkim. Proszę bardzo, wejdź, Piotrusiu. Wejdź. Dziękuję pani, do widzenia. No cześć. Madziu, zobacz, jakiego mamy fantastycznego gościa. O, Magda. Piotrze, fajnie, że przyszedłeś. To ja was zostawiam, dobrze? Adaś, coś się tu dzieje? Proszę nie zaczepiać aresztowanego. Ja to mój siostrzeniec, tylko chcę wiedzieć, po co go aresztowano. Za co? Przecież on nigdzie nie ucieka. Tego będzie się pan mógł dowiedzieć z dzisiejszej prasy, a teraz proszę się odsunąć. Wszelkie kontakty z aresztowanym są surowo zabronione. Dzień. Adaś, nie martw się, kochany, to jakieś nieporozumienie. Zaraz cię stąd wyciągniemy. Niech się pan nie denerwuje, panie Karol. Zaraz zobaczymy, o co chodzi i spróbujemy coś zaradzić. Dzień dobry, panie mecenasie. Pan prokurator już na pana czeka. Dzień dobry pani. Pięknie pani dziś wygląda. Komplemenciarz z pana. Będzie ciężko. Próba gwałtu z pobiciem. Co? Co ona powiedziała? Co? Spokojnie, spokojnie, panie Karol. Magda, zaproś Piotrusia do salonu. Wyglądasz trochę dziwnie, jak nie ty. Wyładniała, prawda? Wolałbym, żeby wyglądała tak jak dawniej. Może zjadłbyś coś? Mam pyszne ciastka od Bitlego. Wolałbym się czegoś napić. Sok? Cola? Kole. Dobrze. Rzeczy przyniosę. Tak naprawdę to mi się nie chce pić. Bo chcę sam porozmawiać z tobą, bez niej. A co ona ci przeszkadza? To wiedźma. To przez nią tatuś się wyprowadził. Piotrek, to są sprawy dorosłych i ty nie jesteś w stanie tego zrozumieć. Od razu ją poznałem. To ta sama, co całowała się z tatą, jak byłem z nim na koniach. Opowiadałem ci o tym, pamiętasz? No i co z tego? Myślisz, że mama nie całowała się z Adamem? Ale z Adamem to co innego. Magda, powiedz mi prawdę. Czy Adam... Co? No proszę. Przepraszam, ale właśnie przypomniało mi się, że mama zabrania mi pić kolę. Ale ani ja, ani Magda nie doniesiemy o tym twojej mamie. Wiem, ale nie o to chodzi. Nie chciałbym oszukiwać mamy. Czy mogła pani by mi przynieść zamiast coli sok? No tak. Jakiego soku się napijesz? No, pojętnie. Może być pomarańczowy. W porządku. Wiesz, bardzo mi przypominasz swojego ojca. Sprytny jestem, co? Ona wcale nie jest taka zła, jak ty myślisz. Ona bardzo tatę kocha. On nigdy nie był z mamą szczęśliwy. No,
Przypomnij sobie. W domu zawsze był zły i na wszystkich się wściekał, a z Iwaną jest szczęśliwy, uśmiecha się, jest miły. Zupełnie inny niż w domu. Dobra, niech ci będzie, ale powiedz mi, czy to prawda, że Adam chciał ci zrobić coś złego? Powiedz mi, ja muszę to wiedzieć. Powiedz, że to wszystko to nieprawda. On nie mógł zrobić ci coś złego, rozumiesz? Nie mógł ci tego zrobić. Wiem i już. Zrobił to. To niemożliwe. Piotrusiu, a to twój sok pomarańczowy. Proszę bardzo. No ale teraz po tym zimnym soku napiłbym się gorącej herbaty, bo inaczej dostanę kataru kiszek. No dobrze. Tak. Mhm. Dobrze, spotkajmy się od razu w salonie samochodowym. Tak. Nie. Nie chciałbym Ewy niczym teraz obarczać. Ona jest wytrącona z równowagi. Bardzo przeżyła tą sprawę między Adamem i Magdą. Mhm. No a jeszcze teraz ta informacja o aresztowaniu Adama. Dla mnie też to jest jakieś jedno wielkie nieporozumienie, ale ona... Przepraszam, muszę kończyć. Tak, cześć. Wiktor dzwonił w sprawie wystawy. Ma jakieś nowe pomysły. Mężczyzna mojego życia jest aresztowany za próbę gwałtu na mojej córce. Moja córka nie chce ze mną rozmawiać i mówi, że mnie nienawidzi. Mój mąż przysłał mi pozew rozwodowy, a synowi musiałam tłumaczyć, co znaczy gwałt. Zrobić ciekawy? Nie, raczej coś mocniejszego. Może być koniak. No, ty chyba już piłaś. Na pewno chcesz jeszcze? Tak. Odnalazłam córkę starego Wernera. Trzeba to oblać. Kłamiesz, Adamie, wiem o tym. Magda, proszę ciebie. Adam nie mógł chcieć cię zgwałcić. Kto ci w ogóle powiedział, że Adam chciał mnie zgwałcić? Wszystkie gazety o tym piszą. Co? Piszą w gazetach, że Adam chciał mnie zgwałcić? Nie, że ciebie, tylko że jakąś dziewczynę. Ale mama i Renata mówią, że to chodzi o ciebie. A teraz Adam jest aresztowany. No i dobrze. Musisz to wszystko odwołać. On nie może pójść do więzienia. A to niby dlaczego? Bo on jest dobry. Nie wiem, dlaczego kłamiesz, ale wiem, że kłamiesz. To mama cię tu przysłała, prawda? Coś ty. Mama nie wie, że ja tutaj jestem. Nie gadaj bzdur. Wiem, że ona próbuje cię wciągnąć w te swoje intrygi. Magda, przestań. Dlaczego tak mówisz? Przecież sołtys w Rozdrażewie wyraźnie powiedział, że stary nie miał żadnej rodziny. No to się sołtys pomylił. Opowiadaj od początku. Byłam dziś rano na cmentarzu, na grobie u rodziców. Rozmawiałam sobie z nimi i od razu mi lepiej. No co się tak przyglądasz? Myślisz, że jestem nienormalna? Ja tego nie powiedziałam. Ale pomyślałeś tak. Zresztą nieważne. No i tam na cmentarzu spotkałam księdza, który opiekuje się tą córką Wernera. No jak to, nic z tego nizowego tak po prostu do ciebie podszedł i ci o tym powiedział? No tak, może myślał, że to jest jakaś rodzina Bogdana. Ona jest chora psychicznie, przebywa w jakimś zakładzie, opiekują się nią siostry. Kompletnie nie kontaktuje. No ale mi jeszcze. Herbatka. Przepraszam, to nie moja wina. Ja nawet nie zasnąłem tej szklanki. Nic się nie stało. To ja może już sobie pójdę. Ale tatuś prosił, żebyś zaczekał tutaj na niego. No tak, ale mi się przypomniało, że mam właśnie bardzo ważną sprawę. Piotr, zaczekaj. Piotrek. Proszę. A czy
ty wiesz, że te rzeźby nie są własnością sołtysa, tylko tej biednej Marii. I kupiliśmy je bezprawnie. Nie, no to musi być jakieś nieporozumienie. Co prawda sołtys mówił, że stary miał córkę, ale powiedział, że zmarła dawno temu. Może się wstydził chorej psychicznie. Wiesz, ludzie, gdy spotka ich nieszczęście, czasami się tak zachowują. Trochę dziwnie. Nie, musimy jeszcze raz do niego zatelefonować i wszystkiego się dowiedzieć. A może tu chodziło o wyłudzenie pieniędzy? A kto by miał od kogo cokolwiek wyłudzać? Ksiądz od wariatki, czy wariatka od księdza? Coś długo pan Karol nie wraca. A myślisz, że to tak łatwo człowieka z kicia wyciągnąć? Miał coś Syna i Ducha Świętego, amen. Boże Sprawiedliwy, proszę cię, pomóż naszemu Adasiowi. Po twoją obronę uciekamy się. Przestań. A co, to już modlić się nie można? Jutro wracamy do domu. Tam nasze miejsce, nic tu po nas. A co ty mówisz? Ja nie mogę zostawić pani Melanii w takiej chwili. To ty się zostań. Ja jutro rano wracam do domu. Miastowe życie nie na moje nerwy. Proszę, czwarta po południu, a my czekamy z obiadem. Jeszcze się wrzodów z tego głodowania dorobię. No ale przecież to trzeba było od razu mówić, że ty jesteś głodny. Jest świetna, gorąca zupa ogonowa. Proszę. A jak chcesz, to jeszcze ci kieliszek wódki naleję. Lej. Ale to nie zmienia faktu, że jutro rano jedziemy. Mariano, kochanie, czy możesz mi zrobić szklankę gorącej herbaty? Czuję się tak, jakbym miała nogi z waty. No dlaczego ten Karol nie wraca? Oj Boże, z tego zdenerwowania zagłodziłabym was na śmierć. No. Proszę cię, kochanie, podawaj do stołu. Bóg wie, kiedy on wróci. Zobacz. Co to jest? Wydrukowałem z internetu. Strona Międzynarodowe Centrum Sztuki Naiwnej. Czy, o tu zobacz. Piszą o naszej wystawie? Wspaniale! Dzień dobry. Czym mogę panu służyć? No bardzo tutaj ładnie. Poważnie fajnie. To może chodźmy do galerii, pokażę panu rzeźby. A nie. To tu całkowicie mi wystarczy. Cholera, złapałem jakieś syfiaste przeziębienie. Biorę jakieś prochy, ale to na razie w ogóle nic nie daje. To może powinien pan spróbować jakichś domowych sposobów. Domowych? Na przykład inhalacja wrzątkiem po ugotowanych ziemniakach. To taki ukraiński zwyczaj. Nie zawsze pomaga. Może spróbuję. Więc czego pan sobie życzy? Niezłe ceny tutaj macie. To jest galeria. I my sprzedajemy oryginalne prace autentycznych artystów. Ja mogę panu pokazać katalog. Nie, już mówiłem, że mi wystarczy. I co, tak to wszystko tutaj sobie stoi, tak? Każdy może dotknąć. No wie pan, ufamy naszym klientom. To bardzo nierozsądne. Bardzo. Przecież może tutaj wejść, nie wiem, byle kto wziąć w łapy nieostrożnie. Chciałbym, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie boicie się? Czego? No tak ogólnie. Że ktoś może przyjść, nie wiem, na przykład okraść. Okraść? Galerię? Są sklepy ze złotem, banki. Nie zna pani dzisiejszych złodziei. A pan zna. Ja jestem, widzisz, człowiek z miasta. Dobrze, o co panu konkretnie chodzi? A tak sobie pomyślałem, że może dobrze by było, jakbyście mieli jakąś ochronę, nie? Nie mówię, żebyście szukali, możecie zaufać naszej firmie. 2000 baksów. W końcu dla was to żaden wydatek miesięcznie, a jaki spokój. O ile dobrze zrozumiałam,
Proponuje pan nam płacenie haraczu? O, haracz, co to za słowo jest? Proponuję wam tylko dobrą opiekę. Bezpieczeństwo to w dzisiejszych czasach podstawowa sprawa. Zwłaszcza tutaj, w galerii. Tyle drewnianych rzeźb. Wszystko łatwopalne jak cholera. Zastanówcie się nad tym. Bo ja tutaj jeszcze wrócę. Aha, jakby co, mówił na mnie fryzjer. Może dlatego, że zawsze używam brzytwy. Do golenia. Taki staromodny zwyczaj. On wcale nie przyszedł po pomoc w matmie. Po co? To mama go tu przysłała, jestem tego pewna. A mówił coś? Że Adam jest zbyt dobry, żeby móc kogoś zgwałcić. Powiedział zgwałcić? Zaraz, użył takiego określenia? No tak. Mama mu powiedziała, o co w tym chodzi dokładnie. Nie no, to już jest szczyt wszystkiego. Nie denerwuj się, kochanie, bo to szkodzi zdrowiu. To nieprawdopodobne. Ja jeszcze nie mogę w to uwierzyć. Ja myślałam, że takie rzeczy ogląda się tylko w telewizji. Widać nie tylko. Co robimy? No jak to co? Trzeba to zgłosić na policję. To nic nie da. No co im powiemy, że przyszedł do nas fryzjer i zaproponował, że będzie nas chronić? Dokładnie to. To za mało. Nic nie zrobią. Jak to? No nie wydaje ci się chyba, że przydzielą nam ochronę. Nie wiem, ale chyba trzeba coś zrobić w takiej sytuacji. Przecież on nam wyraźnie groził. Ja znowu tak groźnie nie wyglądał. A może to jakiś kawalarz? Wiesz co, jak pojawi się jeszcze, to wtedy to zgłosimy policji. Dobrze? Jak uważasz? Piotruś! Ojciec dzwoni! Piotrek! Telefon! Poczekaj, chyba zasnął. Pójdę po niego. Ogłuchłeś? Wołam cię i wołam. Idź do telefonu. Ojciec chce z tobą rozmawiać. Ale ja z nim nie chcę. Nie wygłupiaj się. Piotrusiu, tak nie można. Dlaczego? Nie zadawaj głupich pytań. Powiedz mu, że nie będę z nim rozmawiał. A dlaczego? Bo nie i już. Jak sobie chcesz. Bogdan? Nie wiem, jak ci to powiedzieć, ale on... On nie chce z tobą rozmawiać. No nie wiem. Nie wiem, o co mu chodzi. Do mnie też odzywa się półgębkiem. Proszę cię, nie krzycz na mnie. Nie. Nie odpowiadam za wychowanie twojego syna. To jest niepojęte. Ale co się stało? On nie chce podejść do aparatu. A to Ewa go nakręca przeciwko tobie i Magdzie. Zawsze był mamim synkiem. No i chyba już nie zostanie. To się jeszcze okaże. To Karol. O! Nareszcie, no dzięki Bogu! Co za Adamem? Gdzie on jest? Został w areszcie. Jak to? Dajcie mi się rozebrać, dobrze? Siadaj, Milosiu, siadaj. Rozmawiałem z prokuratorem. Wyobraźcie sobie, że to wszystko, co pisali w prasie, to prawda. Prokurator stawia Adamowi zarzuty pobicia i usiłowania gwałtu. Chryste, Panie. Tylko błagam cię, nie mdlę, ja już dzisiaj mam dosyć wrażeń. Przecież to wszystko są bzdury. Adam nie jest zdolny do czegoś takiego. A w ogóle to kogo on niby miał zgwałcić? Kogo? Magdę Werner.
de Werner? O, więc to takie kwiatki. Prokurator twierdzi, że to jest bardzo poważne oskarżenie. To wszystko wasza wina. Zawsze byliście po jej stronie. O czym ty mówisz? O Ewie Werner. No to chyba jest jasne. Ona to wszystko ukartowała. Chce mieć wojnę, no to będzie ją miała. Ze mną nie wygra. Powinna się już dawno o tym przekonać. A teraz jeszcze wciągnęła w to swoją córkę, no. No przecież to jest normalny spisek, no. Czy ty tego nie widzicie? No przecież one chcą Adama wykończyć. Jak mogłeś uciec Renacie z domu? Przecież gdybyś jej powiedział, że chcesz iść do taty albo do Magdy, to na pewno by cię puściła. A tak to denerwowała się cały dzień, gdzie ty byłeś. Po co kręcić? Po co oszukiwać, jak możesz to samo osiągnąć, mówiąc prawdę? Dobrze, już nie mówmy o tym. Powiedz mi lepiej, co u Magdy. Nic. Możesz mi powiedzieć, o czym rozmawialiście, czy to jest tajemnica? Pytałem Magdę o Adama. Chciałem, żeby mi powiedziała prawdę, ale ona uparcie kłamie. A skąd jesteś taki pewien? Wiem, że Adam nie mógł zrobić czegoś takiego. Wiem już. Piotrusiu, musisz zrozumieć. Nie chcę niczego rozumieć. Gdzie ty idziesz? Do łazienki. Nie wiem, ja nic nie wiem. Widziałem dzisiaj Adasia na korytarzu w prokuraturze. Nie pozwolili nam zamienić ze sobą ani słowa. Szedł pod strażą policji, jak jakiś złoczyńca. To było okropne. O Boże, i co teraz będzie? Zabiję tę małpę. Uspokój się! No co? Mam siedzieć z założonymi rękami, jak mój mąż gnije w więzieniu? Postaramy się z mecenasem Wilkoszem wyciągnąć go z tego aresztu. To nie będzie łatwa sprawa. Bo prokurator nałożył 100 tysięcy kaucji. Chryste, panie, 100 tysięcy? Tak, i trzeba do tego jeszcze poręczyciela, jakąś znaną osobę o nieposzlakowanej opinii. No, oczywiście nie może to być nikt z rodziny. Może zrobiłby to dla nas minister Sosnowski albo profesor Walewski? Profesor Walewski, tak, to jest odpowiednia osoba. Brawo, Melciu. Zatelefonuję do niego. No to co wujek tak siedzi, no? No niech wujek dzwoni. No oczywiście, tak. No co się tak wszyscy na mnie gapicie? Śpi pod...